Dzisiaj zapraszam Was na podróż do Watykanu, zapowiadany odcinek z grą Indiana Jones w konfrontacji z RTXem 4060 i jego 8GB VRAMem. Zaczynamy! Cześć, cześć, witajcie w odcinku dodatkowym. Na wstępie muszę powiedzieć, że ja chyba dawno nie widziałem tak źle zoptymalizowanej gry jak nowy Indiana Jones. Tędy, przez te drzwi. Mimo, że dostał już drugi patch, aktualnie datowany na 18 grudnia, patch jest tym ostatnim wydanym i z tym patchem grę testowałem. Wszyscy zachwycili się oprawą graficzną nowego Indiana Jones, ale czy, aby na pewno, czy Indiana Jones naprawdę wygląda tak dobrze? W moim mniemaniu niekoniecznie. Jest co najmniej kilka innych gier wyglądających podobnie lub nawet lepiej niż Indiana Jones. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Czy zachwycił Was Indiana Jones swoją oprawą, czy może mieliście okazję grać w gry wyglądające lepiej? Zużycie pamięci nie jest adekwatne do tego, co widzimy. Przecież to w sumie żaden sandbox. Fakt gra dajna na miastkę swobody, ale to jednak przygoda fabularna i w pewnym sensie liniowa. To nie cyberpunk, który notabene angażuje mniej pamięci RAM i w mojej opinii wygląda lepiej. Mimo wszystko Indiana Jones to świetna gameplayowa gra, daje dużo frajdy, przy tym dla fanów serii tytuł obowiązkowy jest świetna fabularnie i jak tylko znajdę więcej czasu. Z pewnością ją kończę. Na ten moment dotarłem do Watykanu, gdzie znalazłem dla nas ciekawą miejscówkę do dzisiejszych eksperymentów. Co musimy wiedzieć na początek, grę przetestowałem w 1080p oraz 1440p, natywnie oraz włączonym DLSS. Wszystkie ustawienia będziemy omawiać w trakcie testów. Pobór pamięci dla GPU ustawiłem dla procesu, jest to bardziej miarodajne, pokazuje aktualne faktycznie zużycie pamięci. DLSS działa, ale Frame Generation już nie do końca. Działa tylko do momentu, aż nie wciśniemy Escape na klawiaturze. Zaraz do tego wrócimy. Dla kart z pamięcią 8 GB granie pozwoli nam odpalić buforowania tekstur powyżej ustawień średnich. Wszystkie pozostałe możemy wymaksować. Zwiększenie bufora tekstur na wysokie spowoduje wyrzucenie do pulpitu. Dziękuję Wam bardzo za tak żywą dyskusję pod ostatnimi filmami. Mam drobny apel o ciut więcej wzajemnego szacunku. Rozumiem, że jest to temat dość kontrowersyjny. Zarówno Arc B580 jak i RTX 4060. Nie są idealne. Pamiętajcie jednak, w jakim budżecie operujemy. Mowa tutaj o kwocie 1300-1400 zł. Proponowanie 4070, super, widziałem, pojawiał się chyba najczęściej. W budżecie 3000 zł do komputera, który cały kosztuje 3000 zł, jest lekko nie na miejscu. Również porównywanie 4060 z TDP 115W do poprzednio generacyjnego 3080 Ti z TDP 350W. Jest nie na miejscu, tym bardziej, że ta karta aktualnie kosztuje używana w granicach 2000 zł. To już bez przedłużania zaczynamy. Na początek 1080p w standardowej rasteryzacji. Ustawienia zalecane przez grę buforowanie tekstur domyślnie ustawiło się na poziom niski. Pozostałe ustawienia to mieszanka średnich i niskich. Przy ustawionym buforze tekstur na poziomie niskim gra zużywa 6,5 GB pamięci GPU. Średnio mamy 90 klatek, minimalnie 83 i 66,1% low. Ponownie rozdzielczość 1080P na ustawieniach średnich w standardowym rasterze. Zużycie pamięci wzrosło i wynosi 7,2 GB. Średnio mamy 83 klatki, minimalnie 78 i 62 1 low. I jeszcze raz 1080p w standardowej rasteryzacji, buforowanie tekstur na średnie, reszta ultra. Zużycie pamięci wzrosło i wynosi aktualnie 7,4 GB. Średnio mamy 73 klatki, minimalnie 69 i 54,1% low. Na koniec rozdzielczości 1080p, coś dla fanów dużej ilości FPS-ów. Ustawienia, o które często prosicie w komentarzach: 1080p z DLSS ustawionym na wydajność plus frame generation. Buforowanie tekstur na niskie, reszta ustawień na średnie. Zużycie pamięci wynosi teraz 7,1 GB. Średnio mamy 148 klatek minimalnie 139 i 117,1% low. Teraz już przechodzimy do 1440p. Na start standardowa rasteryzacja. Ustawienia średnie. Zużycie pamięci wynosi aktualnie 7,3 GB. Średnio mamy 55 klatek minimalnie 50 i trochę gorszy 1% low 36 FPSów. to komuś, kto potrafi to wykorzystać. Ok, teraz te same ustawienia. Włączyłem tylko DLSS na zrównoważony. Rozdzielczość ponownie 1440p. Zużycie pamięci aktualnie wynosi 7 GB. Średnio mamy 68 klatek, minimalnie 61 i 42 klatki 1% low. Po zmianie DLSS na wydajność FPS wzrósł i średnio mamy 88 klatek, minimalnie 77 i 68 klatek 1% low. Gra wygląda dobrze, jest to doświadczenie z pewnością lepsze od konsolowego. Oczywiście nie jest to poziom kart z górnej półki, zapomnieć możemy o path tracingu i rozdzielczości 4K. Na koniec jeszcze 1440p z włączonym DLSS na wydajność plus frame generation. Buforowanie tekstur ustawiłem ponownie na niskie, a dlaczego powiem na koniec. Reszta ustawień na średnie. Zużycie pamięci wynosi aktualnie 7.3 GB. Średnio mamy 120 klatek, minimalnie 112 i aż 96 klatek 1% low. Bardzo dobry wynik, szkoda tylko, że frame generation działa jak chce. Zobaczcie, z buforowaniem tekstur na ustawieniach średnich generator klatek nic nie daje, niezależnie czy gramy w 1080p czy 1440p. Po zmianie bufora tekstur na niskie, przełącznik generatora Klatek zaczyna łaskawie działać. Widzimy to od razu po buście FPS-ów, ale nie może być zbyt kolorowo. Zobaczcie po wciśnięciu przycisku Escape i ponownym powrocie do gry, FPS wraca do wartości z włączonym DLSS, ale bez generatora Klatek. Prawdopodobnie musimy poczekać na kolejną aktualizację. Uważam, że RTX 4060 w konfrontacji z Indiana Jones daje radę. A problem głównie leży po stronie gry. Każdy znajdzie ustawienia odpowiednie dla siebie, jedynym ograniczeniem jest buforowanie tekstu. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Mani z kanału Manitech.